jednak taka pusta Warszawa o poranku jest przepiękna, nie? Prawda? Dlatego jeżdżę na zdjęcie o tej porze. Całkowicie Cię rozumiem. Rany, ładne to nobu zrobili. Tak. No dobrze. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj jeździmy Porsche 911, które właściwie jest Porschem 992 i nie powinno się odmieniać Porsche. To nie jest premiera na moim kanale, dlatego że ja już jeździłam tym modelem, nie tym egzemplarzem, tym modelem i sprawdzałam, czy nadaje się na daily. Wyniki w opisie poniżej, ale dzisiaj będziemy robić trochę co innego, ale najpierw Marek zrobi mi mansplaining. Mansplaining polega na tym, kiedy facet tłumaczy kobiecie coś, czego jego zdaniem ona nie wie. Akurat w tym przypadku ja to zamówiłam i ja rzeczywiście nie jestem jakoś szczególnie mocna w nazewnictwo Porsche i poszczególne warianty wyposażenia, więc słucham Cię, Marku. Czy można kupić bazowe Porsche? To znaczy można, na pewno można, ale czy warto? Okej, zacznijmy od tego, co to jest bazowe Porsche. Porsche zaczyna się od w tej chwili 718 Cayman lub Boxster, jeśli jest bez dachu. Potem są tam te wszystkie S, GT i różne inne rzeczy. I jeszcze jest wersja taka, która ma, nie wiem, sznurki zamiast klamki. To jest wtedy taka odelżona wersja i ona jest droższa, bo jest w niej mniej rzeczy. Ale jak to sznurki są droższe niż normalne klamki? Dlaczego? Bo lekkość. Płacisz za to, że masz mniej kilogramów. To tak jakbyś, nie wiem, poszła do dietetyka i płacisz za to, żeby on ci odchudził albo coś. Byłam, okay. Nie podobało mi się. Nigdy więcej. No więc właśnie. I potem dochodzimy do 911, czyli właściwego samochodu, tego, z którym wszyscy kojarzymy Porsche, bla, 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 i który istnieje głównie dzięki temu, że ludzie kupują Cayeny i Panamery. To w każdym razie. I Makany jeszcze Macany, kupują. Tak, Macan się chyba najlepiej. Makany chyba są najlepiej sprzedającym się Porsche na całym świecie, a później są jakieś tam... Ja teraz muszę odnieść do notatek, żeby nie pomylić kolejności. Mamy tak, Carrera 4, czyli jest napędem na wszystkie koła. Potem mamy Carrera S, czyli mocniejsza, ta wzmocniona, potem Carrera 4S. Potem z napędem na cztery koła mocniejsza. Wzmocniona, tak. W międzyczasie do każdego z tych modeli jest jeszcze kabriolet. Potem dochodzimy do Targi, czyli ten taki półkabrio z otwieranym tylko... No właśnie miałam się spytać, bo Targa mi się bardziej tak naprawdę podoba. Ona, w przypadku Porsche. Ona cenowo, po pierwsze, jest powyżej S-ki, a po drugie i 4S-ki, i potem tam się też znajduje właśnie w wersji 4 i 4S. Okay. I jeszcze jest Heritage taki z ładną kalkomanią i pewnie jakimiś innymi nawiązaniami. I potem wchodzimy w Turbo S i potem jeszcze prawdopodobnie docelowo, bo tak zwykle było, jest jeszcze GT3, GT3 RS, R i GT2 RS. I to wszystko... Poczekaj, GT2 RS to już jest... Był, bo w tej generacji okay, nie tak, ma. Tak, ale bywa. Jeszcze nie ma. Maksimum wszystkiego, co można mieć w Porsche. Znaczy właśnie wprost przeciwnie, tam jest jak najmniej. Znaczy okej, okay, tam masz mnóstwo... To czego jest najwięcej? Tam najwięcej jest pewnie koni mechanicznych i no tak, różnych innych rzeczy, ale jest najmniej, nie masz tylnych siedzeń, pewnie tylko tam jest jakieś rusztowanie. Nie zdziwiłbym się, gdyby któraś z tych wersji miała jakieś plastikowe boczne szyby. W którejś wersji, bodajże w RC, żeby okay, ją odelżyć o dodatkowe 10 gramów, nie było właściwego znaczka Porsche na masce, tylko naklejka. No to jest optymalizacja, to mi się podoba. Tak, to jest optymalizacja i to Ci się podoba i ja się nie dziwię. No więc okej, okay, zadzwonił do mnie Artur z Porsche w bodajże środę i mówi, ty słuchaj, mam taką basową... Dzięki Artur za mój wolny weekend. Nie, to było fajne, tak naprawdę nie, to było naprawdę fajne i dobrze, że dostaliśmy ten samochód. Ma bazową Carrera, a ja zawsze chciałem pojeździć Carrerą. Tymczasem internet, jak pewnie widzieliście, jest zawalony zdjęciami najlepszymi Tomka Dąbrowskiego i... Pozdrawiamy. Prawdopodobnie jeszcze Grzegorza Ciźli, którzy wszyscy się fapują do Turbo S-a w Cabrio. Tak, tak, chłopaki bardzo fajne. Przecież tym się nie da jeździć. Ale to nie o jeżdżenie chodzi. A tymczasem wszyscy zadają sobie pytanie, czy 385 koni to wystarczy. Depnij. Dobrze, bo tu jest 50, więc... Wystarczy. Ja bym bardzo chciała nadal mieć moje prawo jazdy. Jestem do niego bardzo przywiązana.
385 koni wystarczy. Wystarczy w zupełności. Nawet powiedziałabym, że z zakładką. I teraz tak, te 35 koni... Przepraszam, 385... 35 koni. Nie, człowiek to chyba... Nie, to jest 35... To jest 35... A, 35 koni mniej niż... Nie, wróć. Carrera. 385 koni. Carrera 4 nadal 385 koni, ale jest o 38 tysięcy droższa, bo ma napęd na wszystkie koła. Okay. Co moim zdaniem co jest zrozumiałe? Jest raz, że zrozumiałe, a dwa, że napęd na wszystkie koła chyba bym jednak w samochodzie mającym 385 koni chciała mieć. No jak to ma być daily człowiek? No w zimie będzie ślisko i cokolwiek. Co prawda teraz te zimy takie, że nawet się nie można zorientować, kiedy ona jest, no ale gdyby kiedyś okay. była zima. Gdyby kiedyś... Albo gdybyśmy pojechali do Zakopanego? To ja bym dalej wolał S-kę. Znaczy wróć, nie S-kę, bez S. Bez S. Bez S i bez 4. Ale okej, okay, to tylko ja. W każdym razie, więc to jest bazowa czwórka, taka silnikowo bazowa, mhm. natomiast jest w niej 150 tysięcy mniej więcej w opcjach. W imię ojca i syna. Dobrze, czyli co tu na przykład mamy... Okej. Okay. Tak, tu mamy Golfa w opcjach, to takiego wypasionego Golfa. No, takiego tłustego Golfa. Okej, czyli mamy tutaj podgrzewane i wentylowane fotele, co zauważyłam. Tak, i to już samo w sobie chyba kosztuje 7 tysięcy, te dwie opcje. Tak, tak, dlatego, że podgrzewane to tam drobiazg, ale wentylowane zawsze więcej kosztują. Co mi się podoba? Przepraszam, co mi się podoba? W lecie to się przydaje. Co mi się podoba, zerknąłem na ujęcia z... tej 911 S, którą jeździliśmy tam rok temu i tu nie ma zaślepek wtedy. Okej. Jest cały element plastikowy wymieniony, żeby inaczej były czyli rozłożone nie przyciski. Jest ci przykro, że czegoś sobie nie wybrałeś? Nie i tu nawet i nie nikt ma... ci nie powie, że tania wersja, pieniążki się skończyły, co? No więc właśnie, tego nie widać tak naprawdę. Okej, na to dobrze. Pojedź w lewo do miasta predyspozycji. A dobrze, bardzo chętnie. Wola, znaczy Warszawa, miasto predyspozycji, ale, tam nowa ale bliska, Wola ładna. Jest ładna. Druga rzecz, której tu nie ma i zostawili, no właśnie, nie zostawili pustego przycisku, tylko co innego, tu nie ma przycisku do podnoszenia przedniej osi, jak przejeżdżasz przez garby. A spoiler? Nie wiem, jakiś tam spoiler pewnie jest, czy splitter, nieważne. I w związku z tym masz dwa przyciski funkcyjne, a tam miałaś jeden przycisk funkcyjny. Aha, okej, okay. Mogę sobie tutaj zaprogramować jakiś tam typ ustawień? Radio czy coś. A, taki przycisk. Nie, 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 tu, nie. Można, coś, tu można coś zaprogramować, tylko nigdy nie wiem w sensie wiem, to jest takie jak M w BMW M? O, Chryste, panie. Jaki koleś umcyk łączył, chyba Uber się potrzebuje. Poniedziałek, a impreza, no w sumie... Szanuję to. Coś tam można sobie zaprogramować pod tym, nigdy nie pamiętam co. Okay. Niestety nie spoiler, nad czym ubolewam. Potem mamy tak, lakier za 6, skórę za 20, lusterka w kolorze nadwozia za niecałe 3. A normalnie w jakim kolorze by były? Nie wiem, może w jakimś czarnym albo coś, nie wiem. No to czarne to nawet by mi pasowało do tego samochodu. Lusterka szary samochód, czarne lusterka. Przepraszam, składane z panowie, czy czarne lusterka do szarego samochodu by pasowały? I czarne klamki. I czarne klamki. Moim zdaniem tak. I stalowa felga. No nie żartuj, nie mogę mieć tutaj stalowej felgi przecież. Wiem, ale byłoby fajnie, prawda? No, wiesz co, byłby to taki, wiesz, utylitarny, prawdziwy samochód. Tak. Sport Chrono za 12 tysięcy, wspomaganie kierownicy plus jakieś takie lepsze za 1300, felgi za 11, Matrix LEDy za 15 tysięcy. No to bym chciała. Adaptacyjny tempomat za 9. O, adaptacyjny tempomat. Totalnie. To znaczy człowiek, jeżeli to ma być moje daily, a umówmy się, raz w miesiącu spokojnie jestem w stanie pojechać do Wrocławia choćby tylko na zakupy, tak. A nie oprócz tego, żeby spotkać się z przyjaciółmi, to, przepraszam, na autostradzie, to co ja będę robiła cały czas, wiesz, optymalizacja? Nie, no kurczę, włączam mój automat i w ogóle tempomat... I w ogóle do widzenia. Zresztą, dalej mnie nie interesuje. Jak pamiętam z tej S-ki, on ma bardzo dobry ten adaptacyjny tempomat. To znaczy Porsche ma fenomenalny tempomat. Także za to warto zapłacić, ile tam było? 15 tysięcy, dobrze pamiętam? Czy 11 razem? 15 chyba. 15, to spokojnie. Nie, 9. 9? 9. Brać. 15 brać. To było za... 15 było za Chrono? Dobra, wszystko jedno. Asystent zmiany pasa ruchu za 4000. Tego nawet żeśmy nie testowali. Nie wiedziałem w ogóle, że jest. A ten to ma? No, ponoć ma. No to dobrze, to trzeba będzie jechać na autostradę. Za to, że fotele mają elektryczne ustawienie oparcia, bo przesuwanie przód-tył jest Tak, bo przesuwanie w fitnessie.
to za to trzeba zapłacić 2300. I jest jeszcze coś, czego nigdy nie używam, a w tym samochodzie już w szczególności, to jest asystent jazdy nocnej, czyli ten noktowizor. Nie, o Jezu, ten noktowizor jest takim bullshitem. To znaczy, okej, to działa. Przede wszystkim ale tu jest tej wielkości, o. O, no to super, na pewno dużo będę widziała, jak będę jechała. No to znaczy, jak się za bardzo skoncentruję tutaj, to łosia przejadę. No więc właśnie, więc to taki skręć tutaj w prawo. Okej. To nie warto. Ale gdyby... A co, jedziemy do Bartka na sushi? Czemu nie? W każdym razie, gdyby to miałby być mój daily, to zdecydowanie adaptacyjny tempomat. Tak. Tak, tutaj się zgodzę, absolutnie. Przy tych fotelach można mega pokombinować, bo w fotelach... To znaczy, wiesz co, czy możemy mieć po prostu normalne fotele, takie, które są całe... Ale z pamięcią musimy całe mieć. W elektryce i z pamięcią, bo... Można. Przepraszam, jeżeli my będziemy jeździć tym samochodem na zmianę, a zakładamy, że tak, bo to jest nasze daily, to od przesuwania tych foteli w tej we w te, to można i przecież... I pompowania, bo przecież tak, ty potrzebujesz to wyżej, a niżej i tak dalej. Tak, to trzeba. W samych opcjach za fotele można popłynąć na kilkadziesiąt tysięcy i myślę, że to byłby główny element, jeśli chodzi o dobór rzeczy ceny do samochodu. Tak, podejrzewam, że to tutaj... To plus adaptacyjny tempomat, ja bym go chciał w manualu. No jest. A to ma być daily, czy to ma być na tor? A no właśnie, bo to jest jeszcze inna sprawa. Jak już chcesz samochód na tor, to wtedy zdecydowanie bierzesz... A to chcesz samochód na tor? Nie. A to przepraszam, bo to po co go chcesz w manualu? Wiesz co, bo on ma bardzo fajny manual. Ma, ale w korku wygodniej jednak mi będzie w automacie. Wiem i wiem, ale... Ja dobrze, bym... ale byś chciał. Ale wiesz co, to tak samo jak ty byś życzył sobie to swoje GTI, ja bym 100 razy bardziej wolała mojego Golfa R czarnego na czarnym felunku pędzonego na 4 kapcie i tak bym sobie nim jeździła. I to by było najlepiej. A przepraszam, ty sobie jeździ tym kraciastym GTI. Oczywiście, ono jest śliczne, ale ja na użytek własny poproszę R-kę. I tak jak zwykle znowu żeśmy skończyli w Volkswagenie. Ojej, rzeczywiście. No, wiesz co, no poniekąd jest to grupa Volkswagen, czy nie? No jest, no więc... Fajna sorta. A chcieliśmy jeździć Porsche, no i nagle żeśmy skończyli w GTI. A to przepraszam, to ty zacząłeś od tego, że to w opcjach mamy tu Golfa. No to i to już nadało pewien taki ton rozmowie, nie wydaje ci się? No może i tak. No, no dobra, to co, kupiłbyś ten samochód? W manualu, w najsłabszej wersji 385 koni, bo te 450 w SC jest mi niepotrzebne, z jakimś podstawowym wyposażeniem, które prawdopodobnie ograniczałoby się do foteli i do adaptacyjnego. Jest bardzo wcześnie rano. Jest bardzo wcześnie, jeszcze nie było kawy. Gdzie mnie tu pan jedzie i czemu tak szybko? No bo pani jedzie środkowym zamiast prawym. No pani jedzie środkowym zamiast prawym, dlatego że tam żeby był skręt. Żeby felunku nie porysować, dokładnie. To są bardzo drogie felgi. To są bardzo drogie felgi, jak wam Marek powiedział, 11 tysięcy, więc kierowcy drogich samochodów nie dlatego jeżdżą jak świnie, bo są świniami, chociaż pewnie niektórzy są, ale dlatego, że ten felunek nie kosztuje 1500 zł, więc szkoda byłoby. Tak, ja mam na swoim koncie niestety bardzo dużo, bardzo drogich felg, po prostu przyrysowanych przy parkowaniu. Żebym ja jeszcze chociaż z rękawa, zresztą gdzie ja teraz z rękawa, teraz nie ma już... Z jakiego rękawa? Nie ma już rękawów w samochodach ręcznych, hamulców porządnych. Żeby to jeszcze tak z rękawa człowiek tę felgę załatwił, to nie, to po prostu przy zwykłym parkowaniu. Kurczę, w tej kanie, o Jezu, to było okropne. No, to było... Dobra. No, dobra. Więc tak, 911 w manualu bardzo chętnie, w bazie. Mhm. Bez S. Porsche Carrera bez S. A ty? Ja to bym wolała defa za połowę tych pieniędzy, dziękuję. Okej, to też jestem w stanie zakopać. Wiem.